Witam Was. Nagrywam dla Was dzisiaj ten film, bo wczoraj minęła okrągła rocznica mojego startu w debiuta w męskiej sylwetce. Zawód odbył się w Warszawie po treningu Beach Cup. Wszystko zaczęło się od tego, gdy kolega powiedział mi: są jakieś zawody, jedź, spróbuj się, nic nie stracisz, dobrze wyglądasz. Za to między innymi dzięki, Stefan. Na początku się wahałem, jednak po jakimś czasie stwierdziłem, to czemu nie? Można zaryzykować, spróbować, nie ma nic do stracenia. Skonsultowałem się z Mariuszą Kupczakiem, naszym polskim kulturystą. Dużo mi pomógł w kwestii przygotowań, chociaż nie było zbyt wiele czasu, bo były to około 4 tygodnie. Jak wiecie, 4 tygodnie na przygotowanie do zawodów to jest po prostu to jest brak czasu totalny. Jednak starałem się uzyskać jak najwięcej, wydoić z siebie jak najwięcej. Przez te 4 tygodnie zgubiłem około 4 kg masy ciała. Wszystko szło fajnie. Pojechaliśmy do Warszawy. Oczywiście trema bardzo duża. Jak się to mówi, wiadomo, wyjście na scenę przed publikę nie jest to zbyt łatwe. Tym bardziej dla amatora, który przez 4 tygodnie tylko trenował, powiedzmy, pozowanie. Po nie wiem, 3-4 godziny tygodniowo, czy tam 5 godzin. Stojąc w kolejce z innymi zawodnikami, przychodziły mnie myśli, co ja tu robię. Przecież ci goście wszyscy wokoło wyglądają jak zawodowcy, prawda? Nie jacyś tam debiutanci. No ale w momencie wyjścia po schodach na scenę, cała trema minęła. Wszystko minęło. Pewność siebie wzrosła naprawdę diametralnie. Nie wiem, czego był to powód, ale pewność siebie naprawdę skoczyła w górę. Było pierwsze wyjście, ileś osób odpadło, bo drugie wyjście, no i do trzeciego finałowego wyjścia już, powiedzmy, się nie dostałem. Wyniki zostały opublikowane następnego dnia i byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo zmieściłem się w dziesiątce na bodajże 18 lub 19 zawodników. Co dla mnie było naprawdę sporym zaskoczeniem, bo moje przygotowywania były naprawdę bardzo krótkie. Było tam dużo gdybań o to, kto wygrał zawody, kto tam był naturalny i tak dalej. Było tam kilku zawodników naturalnych. Ja jestem 100% naturalny, który tylko używa odżywek, suplementu diety i tylko jedzenia i ciężkiego treningu, a na pewno było tam kilku koneserów innych środków, no ale o tym nie będziemy mówili, pomijmy ten fakt, nie o to tu chodzi przecież. O czym chciałbym powiedzieć? Musicie dążyć do celu. Jeżeli chcecie coś osiągnąć, miejcie marzenia i dążcie do nich, bo jeżeli sami czegoś nie osiągniecie, to nikt Wam w tym nie pomoże. Tyle chciałbym na dzisiaj powiedzieć. Powodzenia.